Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Drodzy Państwo, chciałbym wszystkim jeszcze raz podziękować za wszystkie wpisy, za wszystkie posty, tak to się nazywa, za wspieranie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I chcę powiedzieć, że ten tydzień obfitował. Można by powiedzieć, w różne rzeczy, lepsze, gorsze, ale jak to w życiu. Proszę Państwa, na początek, no to już. Mamy Stowarzyszenie Przystań Nadzieja. Zostaliśmy wpisani do rejestru, a więc mamy już status prawny i 16, 15 grudnia. 2017 roku Stowarzyszenie Przystęp Nadzieja zostało wpisane do KLS numer 0000709324 i jestem z tego dumny i cieszę się, że to mamy i teraz będziemy już mogli oficjalnie działać, wspierać, pomagać i prowadzić wszelkiego rodzaju różne działania. W sensie pomagania tym, co stracili najbliższych, Pomagania tym, którzy czekają na swoich najbliższych, bo ciągle nie ma od nich sygnału. No i propagowania. Kampanię chcemy też taką zrobić: propagującą, jak zachowywać się, kiedy ktoś zaginie, jak robić, jak dbać o to, żeby dziecko nie zaginęło, a jeżeli już zaginie, to co robić. Także dziękuję wszystkim Państwu za wsparcie i razem możemy się cieszyć, że mamy Stowarzyszenie. Przystań Nadzieja. Proszę Państwa, jeżeli ktoś uważa, że Jasnobic jest genialny i potrafi wszystko, a jak nie potrafi, to jest zły, to jest w błędzie. Otóż w tym także tygodniu była akcja. Policja jednak zgodziła się i przeszukiwała teren w rewalu ośrodka dla dzieci szkolno-wychowawczego w miejscu wskazanym. Przeszukiwała szamba. Niestety nie odnaleziono, tak jak nam się wydawało, ciała. E, e, ziemniaka jesteśmy trochę tym zawiedzeni trochę nam smutno no ale cóż, tak bywa jeszcze raz to pokazuje, że nie ma geniuszy cały czas trzeba pracować myśleć, zastanawiać się e, i to ludzkie popełniać błędy I jeżeli jakiś jasnowidz powie, że on wszystko wie i za każdym razem mu się uda to po prostu łże bo tak nie ma my na razie musimy tą sprawę trochę zostawić mamy tu wiele innych spraw, które przyszły teraz do nas, więc to trzeba trochę zostawić. Ale, ale, bądźmy, bądźmy, myśli, że może gdzieś tam kiedyś to wszystko nam się jeszcze uda. W każdym razie nie zawsze wszystko się udaje i tak to już w życiu jest. Proszę Państwa, także zrobiliśmy taki krótki, bardzo krótki program o Iwonie Wieczorek. Ja nagrałem to, zrobiłem i odcinam się od tego wszystkiego. To znaczy, nie chcę prowadzić żadnej sprawy Iwonie Wieczorek, nie chcę nic w tym temacie mówić. Niech to sobie po prostu jest, niech to sobie po prostu idzie. I, i dziękuję, proszę Państwa, i nie mam więcej pytań, nie mam więcej nic do powiedzenia. Tak, to znaczy. Co mi się udało, to zrobiłem. Ale proszę Państwa, zrobiło się też od razu zamieszanie. Ja bym chciał. Ja mam taką prośbę, no pewnie nierealną, ale zawsze prośbę, żeby nie kłócić się pod moimi różnymi wpisami. Zawsze się znajdą tacy, którzy napiszą głupoty. Ale dziękuję za obronę w moim imieniu. Ale potem dochodzi do przepychanek i ty jesteś taka, ty jesteś taki. To też nie chciałbym, żeby tak było, ale zobaczcie, proszę Państwa, jak Iwona Wieczorek, jak to coś jeszcze miesza, tak? Jak ta sprawa cała miesza. Więc ja zrobiłem to, bo miałem dużo takich trochę zapytań. Kiedy Pan zrobi, dlaczego Pan nie robi, czego Pan się boi, że Pan Iwony nie chce zrobić, niczego się nie boję, zrobiłem, ale oświadczam, że nie będę jej poszukiwał. Nikt się do mnie nie zgłasza, ja po prostu. Powiedziałem, co wiem, pokazałem i to jest wszystko. Proszę Państwa, tak wiele dzieje się z naszego podwórka, że za chwilę zabraknie czasu powiedzieć coś, co, co wydarzyło się, tak, coś, co się dzieje, ale muszę powiedzieć, że m, znajdziemy i na to czas. Już koniec tej prywaty. Cieszymy się, że to wszystko idzie do przodu. Ehm, proszę Państwa, na Facebooku zobaczyłem człowieka, który pokazywał paragon, który właśnie powiedział, że też e, jednym e, starszym ludziom przy kasie, kiedy oni szukali pieniędzy, zrobił im zakupy. Proszę, piękne, ładne, wspaniałe. I jeszcze z takim uśmiechem powiedział, że pomaganie to coś wspaniałego. Tak, proszę Państwa, pomaganie to coś wspaniałego i pomagajmy sobie nawzajem. I Zawsze mówię, że w życiu trzeba być biorcą i dawcą. I to nie chodzi o pieniądze. Chodzi o wymianę, tak? Ja ci umyję okno, ty zrób mi herbaty. Pomagajmy, wymieniajmy się dobrą energią. Pieniądze stworzył diabeł. I mówił nam, że jak ich nie będziemy mieli, to nie będziemy i jedli, nie będziemy żyli, tak? To diabeł nam stworzył pieniądze i tak dalej. Ale pomoc międzyludzką i dawanie sobie dobrego czegoś, to już jest fajne. To nie jest złe i to powinniśmy robić. I nie chodzi tutaj, powtarzam, o pieniądze. Proszę Państwa, i też taka inicjatywa. Otóż, no, mówiłem już o szlachetnej paczce, o różnych rzeczach. Bardzo fajne. Ale na niewielkim osiedlu pewien człowiek, który tam mieszkał i nawet dobrze mu się tam działo, rozejrzał się i zobaczył, gdzie są jakieś rodziny biedniejsze, gdzie są dzieci. Postanowił za swoich jakichś tam pieniędzy pokupować trochę prezentów i trochę pobawił się jak ta niewidzialna ręka. Pukał do drzwi i zostawiał worek z prezentami. Oczywiście potem się wszyscy dowiedzieli, kto jest tymi Mikołajem. Bardzo mu dziękowali. Bardzo wspaniała, fajna, miła inicjatywa. Ale proszę Państwa, chcę tutaj powiedzieć, że nie tylko święta mają nas... Jakby skłaniać do takiej pomocy, jakby do takich refleksji nas tutaj przyprowadzać. Nie. Cały czas musimy pomagać sobie nawzajem i cały czas wiedzieć, że być może ktoś piętro wyżej, piętro niżej jest samotny. Może trzeba by zrobić coś fajnego. Otóż pewien człowiek, który poszedł na emeryturę, postanowił tak od siebie zaglądać do starszych ludzi i którzy nie mogą, nie mogą chodzić sami. Bez opiekuna postanowił z nimi spacerować. Proszę Państwa, ja w którymś momencie opowiem Wam taką historię, która nazywa się Podaruj mi swoją godzinę. To jest niesamowita historia człowieka, który stworzył coś też niesamowitego. Ale o tym Podaruj mi swoją godzinę hmm, następnym razem w jakimś być może w ogóle oddzielnym takim tutaj, prawda? Felietonie. I proszę Państwa, tak czasem w życiu jest, że zawsze dopasowywujemy się do sytuacji, zwłaszcza ci, którzy powinni nam mówić to, co jest prawdziwe, to zawsze nam mówią to, co mówią prawda, w telewizji. I tu taki dowcip mi się na suba. Kolega pyta fanfare Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? Owszem, udało mi się kupić stojak. No więc, jak Państwo widzą, można zawsze się wymiksować, bo mamusia mówi do Jasia, wiesz, co bym chciała dostać pod choinkę? A co, pyta się Jasiu. Żebyś poprawił z jedynki na dobrą ocenę. Za późno, mamusiu, kupiłem już Ci pończochy. Więc rozumieją Państwo, że to tak trochę na wesoło, ale tak to jest. I bardzo często jest tak, że wszystko załatwiamy też cudzymi rękami. I tutaj też się taki dowcip nasuwa, bo przecież każdy mówi, no ale to nie ja, to przecież nie ja. No skąd no, ale gdzie jak ja? I taka jest oto sytuacja, że do świętego Mikołaja podchodzi dziesięcioletni skin i mówi: dziadu daj piwo. A Mikołaj odpowiada: ja prezenty daję tylko grzecznym dzieciom. Skin odwraca się, woła starszy kumpli i mówi: Wytłumaczcie temu staremu dziadowi, że ja jestem grzeczny. Więc jak widzą e, Państwo, zawsze można cudzymi rękami coś gdzieś wytłumaczyć, a samemu być, no niestety, takim jakim być. Ale ponieważ idą święta, ja tutaj jeszcze proszę Państwa, złożę y, pewnie życzenia świąteczne przed y, samymi, y, jakby to powiedzieć, świętami. Cieszymy się z Bożego Narodzenia i o tym pamiętajmy o Bożym Narodzeniu, a nie o fali prezentów, i o tym, że Mikołajów jest pełno i że są promocje, bo do tego naprawdę nie potrzeba świąt, żeby mieć promocje. Promocje były zawsze, promocje będą zawsze. Proszę Państwa, i z prezentami to jest też różnie. E, mąż, żonie kupił krem przeciwzmarszczkowy, a ona bierze i mówi: Zaraz, zaraz chwileczkę jak to krem przeciwzmarszczkowy? Czy ty mi coś sugerujesz? Ależ nie, kochanie, ja ci nic nie sugeruję. Krem był po prostu po promocji. Dobrze, kochanie, ale ja nie jestem po promocji. A więc, proszę państwa, tak to właśnie wszystko wygląda. Tak to czasami jest. Coś niby dajemy, nie do końca pasuje. Ale pomoc, jaką dajemy, i miłość zawsze pasuje, i nikt nam zawsze niczego nie powie, że jest coś nie tak. Proszę Państwa, być może następny tydzień będzie znowu opintował różne ciekawe rzeczy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie, za przysłanie maili. Teraz już kiedy stowarzyszenie mamy, ruszymy pełną parą, będziemy pomagać. Liczę także, że Państwo dołączą się do tej pomocy, że będą nas wspierać dobrym słowem i różnymi innymi rzeczami różne inne inicjatywy będziemy mówili. Powiem też o tej w takiej jakby historyjce podały mi swoją godzinę, ale to w następnym jakimś takim reportażu. Wszystkim jeszcze raz dziękuję i wszystkich serdecznie zapraszam do wspólnego naszego działania pomagania innym, bo nie tylko trzeba być w stowarzyszeniu. Pomagajmy sobie wszyscy nawzajem i nie tylko od święta, ale cały cały rok. Wszystkich serdecznie jeszcze raz zachęcam do pomagania. Dziękuję za wspieranie i zobaczymy co przyniesie następny nam tydzień. Dziękuję.